Siemanko, tutaj Michimi Gaming, a to jest gra Might and Magic Heroes Online i będziemy dzisiaj sobie kontynuowali naszą przygodę i niestety, jak widzicie, muszę z tym entem zawalczyć, bo nie mam jak wyjść. Dobra. Bierzemy poziom średni, bo nie mogę innego, mocniejszego, w sensie, że... I tak, tutaj mi się coś ścięło, czy muszę coś... Nie wiem, chyba mi się ścięło. O, dobra. Mamy jednego za przeciwnika tylko. Co jest, że nie ma pól, halo? O. Jak się długo wczytuje. Dwóch jednak mamy przeciwników. Zdejmiemy sobie chyba jednak... A, zapomniałem czaru użyć, bo zapomniałem, że czary tu mam. Ale coś mi dzisiaj, jak widzicie, coś naprawdę, naprawdę coś źle. Bo bardzo długo to wszystko działa. Mam maga i chcę użyć skilla maga, ale widzę, że nie mogę. Bo są... A nie, tym, dobra. To zaatakujmy. Dobrze. 7 damage. Ja dalej będę magiem wakował to, ale zapomniałem osłabienia rzucić znów. No ja nie mogę. Strzelmy może w tego. Jakie opóźnienie? 1. O, a ten mi? 11. Weźmy ich, osłabmy. Bum. Teraz plecy, nie, o skrzydlenie. Dobra. 15 zadał łucznikom. Dobra, to teraz mu walniemy też plecy. 11. 4. Dobra. Ty naparzaj w tego. Dobra, teraz już po 3 zadaję, więc jest ok. Łucznicy, łucznicy, czekaj, łucznicy. Odejdź tu. I strzel tu. 0. No dobra, ale przynajmniej ileś damage zadałem. Teraz mag. To jest chyba podstawowy atak, tak? Tak, dobra. Zostało mu tylko 5. A ten dalej się uparł na tych moich łuczników. Ja nie mogę. Tutaj mogę tylko walnąć o skrzydlenie. Ile? 10, dobra. Zawsze coś. Walnijmy teraz tu. Sorry, jak tam słyszycie auta, no ale mam otwartego okno, bo jest gorąco. Już wyłączyłem nawet wiatrak za plecami, żeby go tak nie było słychać, bo za każdym razem, bo mój tak się mniej więcej kręci o 180 stopni i za każdym razem, gdy wiał na mnie, to słychać tu było na mikrofonie, jakbym dmuchał w mikrofon. I to tak troszkę lipka wyszło. Lipka, lipa. Dobra, zabili nam łuczników. Ale mamy chyba tam jeszcze w zapasie nieważne. Jakiś łucznik mamy jeszcze. Dobra. Wykończamy już tego. Centaura. Tak, chyba to był centaur. Dobra, kolejny skill w niego. Teraz 9 mu zadało. Oskrzydlenie teraz walniemy mu. A nie, nie mogę oskrzydlenia. Kurde, myślałem, że to będzie. Dobra. No to już go wykańczamy, bo to ostatni hit będzie miał. Boom. I koniec. Zwycięstwo, 10 PD, dalej. Okej, zamknij. Dobra, jestem ciekawy, kiedy będziemy mogli mieć swój zamek, o ile możemy mieć swój zamek. Nie no, chyba możemy mieć swój zamek. Bo to w końcu Heroesy. I coś tam chyba oglądałem, że chyba można. Coś się ścięło? O, dobra. Jest, nareszcie mogę wziąć artefakt. I mogę stąd wyjść. Trzeci level, nice. Ale opóźnienie. Atak stworzeń 34, 6, 10 i dusza 18. 5 podstawowe jednostki, dalej.
Nowe skille mogę. Sprawdźmy. Więcej skilli. O, dobra. W to nie mogę iść, ponieważ muszę dać w którejś z tych skilli. Sprawdźmy to. Zadaje wskazanemu oddziałowi zwiększone obrażenia magiczne. A dalej. Zwiększa zasięg ruchu oraz inicjatywę sojuszniczych oddziałów znajdujących się w polu rażenia. A tutaj leczy wybrany żywy lub duchowy oddział. To by było ok. Efekt działa tylko na stworzenie podstawowe. Poległe stworzenie można wskrzesić. O, widzicie? Wskazany oddział nie może być wzięty. No dobra, weźmiemy to. Wejdziemy w leczenie. Potwierdź. Wróć. Ok, bierzmy artefakt. Futrzana czapka mistrzostwa. Weźmy tutaj. Ucznicy już nie mają jak się zapełnić, niestety. Kurde. Ja mam tu parę itemów, a ich nawet nie założyłem. Czapka. To będzie zamiast tego? Mam nadzieję, że nie. No, to dobrze. Dobra, co nam dają te rzeczy? A tak, takie. Chyba nie mają żadnych innych bonusów, tylko te podstawowe rzeczy, które mogą dawać. Ale czekaj, skręcony drewniany kostur wydziela silną woń. No, dobra. Wejdź do obszaru znanego jako obozowisko partyzantów. Ale ja wolę na razie wszystko po drodze sobie wyeksplorować, niż robić dalej questa. Co prawda będziemy mogli mieć zamek chyba jak pójdziemy do tego zamku, znaczy tego obozu. Nie wiem, gdzie ja teraz idę. Mam nadzieję, że nie prosto tego do obozu, tylko coś eksploruję. Bo jak co, to się wrócimy i pójdziemy tam w górę. Pójdźmy tu. A ja się chyba wróciłem. Tak, chyba się wróciłem. Czekajcie, zobaczmy. Tu jest ten posąg. No, wróciłem się. To weźmy, zbierzmy posąg. Dobra. Sprawdźmy, czy to jakiś artefakt fajny można zdobyć, czy na przykład tylko złoto. Złoto, a ile tego złota? No jakiś kopiec złota jest, dobra. Weźmy, zaatakujmy. No na normalnym, w słabym poziomie, bo chcę to szybko wziąć i iść dalej. Z tego co widzę, tutaj fajnie, bo się moby respią, nie ma, mogę sobie ich stać w jednym, znaczy nie stać, bo to dopiero po jakimś czasie, ale chodzić po mobach, potem wracać i tak w kółko, i tak w kółko, i ekspić, i ekspić, i ekspić. Dobra. Wilk wilczy. Wilk wilczy. Wilk wyje, chciałem powiedzieć. Dobra, wojownik. 6 damage. 1. Dobra, ent. Ent. Jestem ciekawy, czy enty są jakoś bardzo groźne. Co tu rzucić? 5, 6, 9, 11, 5, 7. Dobra, rzućmy w tego. Nie wiem, czemu najwięcej, ale pewnie dlatego była najprostsza droga. Tak, mi się wydaje, że najprostsza droga i dlatego najwięcej damage'a. Albo najdalej, nie wiem. Nie, bo ten też jest dalej. Dobra, wykończmy tego, bo on najwięcej damage'a przyjmuje. Dobra, już nie przyjmuje. Ten teraz będzie chyba najwięcej przyjmował. Weź mu w plecy cios. 1 HP, no naprawdę. A wystarczy, że od to już zginie. Tam no, nie będę go atakował, bo to nie ma sensu. Weźmy teraz enta. 10 damage najwięcej. Dobrze. Przejdź tu i strzel. Strzel. Dobrze. Teraz mag też w enta. Chyba im się skończyło, już osłabienie się skończyło. Dobra, odda i teraz... Nie oddam, dobra. Oskrzydlenie można. I zginie. Nice. Sorry, o właśnie. Zapomniałem odsunąć mikrofonu i poruszyłem mikrofonem i pewnie słyszeliście szumy. To moja wina. I pewnie źle mnie słyszeliście zbyt głośno, bo... No mówię, właśnie miałem ten mikrofon, tak.
Dobra, odejdźmy łucznikiem. I strzelmy tu. Dobra, 5 mu zostało. Zostało mu 5, to walnijmy w tego. To są te dźwięki umierania tych wilków jak z tego, z Metina. Nie. O, no to już, już. Dobra, dzięki. No i skończę, może co? No. Już jestem z powrotem, jak słyszeliście moją mamę. Tak, bo zrobiłem sobie śniadanie i zapomniałem go zjeść. I zapomniałem też z tostera wyciągnąć resztę i mama mi przyniosła. Dobra. Weźmiemy, tu przejdziemy.